Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. No i lecimy, słuchajcie, kolejny odcineczek. Ghostwire Tokio. Ciekawe, co tutaj dzisiaj nam ten ta historia tutaj ukaże, pokaże. To już jest siódmy odcinek, kurczę. To już pewnie nie zostało. Zobaczymy. No i miło, zaczęło padać. Uda się na dach budynku Agencji Nieruchomości. Mam nadzieję, że da się jakiś fajny odcinek nagrać, bo mamy... Zaczął się drugi weekend, mamy wolne, ale jakąś chwilę tutaj chciałem znaleźć, żeby po prostu coś nagrać. Można zrobić tryb zdjęcia, bo fajnie by było coś tutaj, że tak powiem, jakieś zdjęcie walnąć na... tutaj tym się ukrywało. Jakieś zdjęcie po prostu walnąć, wiecie, na... na czołówkę. Chyba, że coś będzie lepszego w międzyczasie, bo to też takie przypadki się zdarzają. Ale tak jak mówię, jest długi weekend. Dobra, bo to by było lepsze, jakby było... Tego nie było. O, nie? Tak, bo tamto... Bo tamto po prostu jest jakieś takie... Dziwne. Tryb zdjęcia na dzień dobry, słuchajcie. Cały szary. Dla mnie, dla was pewnie te... Kurde, ciekawe, czy trafiłem, żeby było jakieś światło. Nie, nie trafiłem. Tamty ten księżyc taki koślawy wyszedł. Tu przynajmniej jest prosto. No oczywiście nie trafiłem, żeby się świeciło. Może teraz trafię. Chciałem, żeby się światło świeciło któreś. O, wilcy, słuchajcie. Ej, czaicie, że to było wyzwanie? Poświęć przynajmniej 30 sekund na patrzenie się w księżyc. Czaicie, że takie wyzwanie było? Oj, tam stoją jakieś, kurwa. Dobra. Zwykle muszę zmienić czułość myszki. Czy my tu jesteśmy przy mgle? No, zasadniczo tak. No to także pewnie trzeba tutaj odkryć tą mgłę. Czy tym już odkryjemy mgłę? Pewnie tak. Tu musimy odkryć. No, czyli musimy odkryć przynajmniej te trzy punkty pewnie na mgłę. Ej, no ale zaznacz się. Bo my się na dach udamy, ale żeby tu się zaznaczało. Dobra, ale najpierw trzeba tu się cofnąć i odkryć. Gdzie są te anioły, co nam pomagały? To też nie wiem, kurde, powiem wam, że... Mogłoby być tego więcej, żeby na ten... A to co? Tam się coś dzieje rzeczywiście. E, tu jest brama. Te ptaki mnie tam prze tego dekoncentrowały, powiem wam szczerze. Coś jest? A nie ma nic przy tym? To nam takie nawet pole się zaznaczyło, nie? I czemu nam się to pole zaznaczyło? I w ogóle nie tą bramę żeśmy otworzyli. Dalej, dalej, podnoś, podnoś. Bierz panty, czy co tam masz?
Idziemy tutaj na górę i sobie przeskoczymy tam dalej, nie? Jakąś bramę otworzyłem, ale nie tą co trzeba, widocznie. No to się wspina się genialnie tutaj. No to akurat tak powoli jak właził, to tak było. No te, tych już zbieram tak, wiecie, przy okazji, bo... Co to ta szyska tak? Lot nad kukułczym gniazdem, czy o co chodzi? Ale no też czekajcie, a jak to w trybie zdjęcia będzie wyglądało? Nie no, to ten księżyc lepiej, nie? Ten księżyc lepiej, aczkolwiek myślę, że może coś tam jeszcze innego się na ten odcinek tutaj znajdzie nam. Kurde, bo oczywiście sobie zamknąłem. Dobra. Dawaj, no ja. Gin, gościu, kurde. Dobra, chyba tam najtrudniejszego. O, tu jest jeszcze jeden taki trudny. Dobra, chyba trzeba czym innym. Gdzie ona jest? No chodź tu, kurde, bo ona znika mi tutaj, wiecie? Dobra, walnięta. Powiem wam, że się boję, po prostu się boję w tą grę grać. Ej, i zobaczcie, i tutaj na przykład znikło ta niebieska ta, nie? Tam nie znikła. A jak ty weź do środka? Coś ich tam jest, ale nie wiem jak tam wejść. Dobra, no to tą bramę mamy i jeszcze tam nie dojdziemy pewnie, nie? No to jak nic, jeszcze trzeba tą bramę odkryć, to jest osoba. A czemu w ogóle tutaj ta brama się tak... Trzeba świątynię by było oczyścić, tak? No ja chyba oczyściłem, bo tylko te dwie melepety tam były. Zasadniczo. Ale czemu tu jeszcze mi się świeci, to też nie wiem. Dawaj ją na parzamy, dawaj ją. Dawaj ją tam. Ile jej daj. Dawaj ją, pięknie. No i dobra, i teraz znikło, w razie co, to mamy święty spokój. Trochę mgły tutaj nam uszło. No jak się przejrzyście zrobiło? Tylu ludzi. Słuchajcie, ja zapewne mam... Przestań! Coś mu się nie podoba, nie? Te kruki mnie wkurzają, powiem wam szczerze. O, tam jest ten pomagier nasz. Dobra, idziemy, bo my tu tracimy niepotrzebnie czas. A my tu musimy iść, o, teraz oczywiście... A nie, już dojdziemy do tego, no to dobra, okej. Jak dojdziemy, no to lecimy tutaj, to...
No, przynajmniej nam krótki, zwięzły odcinek wyjdzie, a te bramy, no to bym musiał kiedyś sobie usiąść i poczyścić te bramy. Byśmy mieli ułatwione zadanie troszeczkę. A jakbyśmy rzeczywiście weszli tam. Ale się dostałeś tutaj do góry. Myślałem, że wyżej wejdziesz. Dobra. No mistrz świata po prostu szary ogrywa, nie? Ciekawe, czy w ogóle teraz na przykład wejdę właśnie tam. Wykupę kasy, tracę na te. I co mi to daje? Co? Zwariowałeś? Jeszcze raz zobaczę tutaj, ten do góry. Czekajcie, to było tutaj, tutaj. Czy się otworzyło? To ono otworzyło się, widzicie? O, co to jest? No tyle fantów było? Dobra, bo 200 metrów nam zostało. Oczywiście chyba gdzieś do góry. Dobrze, że ja taki parkour umiem. Jakby tak jeszcze znowu zaczęło padać, jakby jeszcze tak przed akcją wziąć i... Czy gdzie to są? Gdzie ja to mam? Nie pod tabem. O co mi chodzi? O umiejętności właśnie, żebyśmy się trochę tutaj w umiejętnościach podszkolili, bo przecież zdolności... Czekajcie, umiejętności. To shiftem się zmieniało chyba, nie? Tu są te wichury, tu są... To jest to, no to to jest tak nam... Bloku to raczej nie robię. Może tak coś tutaj wyrobić jeszcze. Nie mam tych punktów, dobra, a jeszcze, kurde, nie to! Udłużone szybowanie, no to też jest fajne, nie? To szybowanie. A to unik uderzenie w ziemię? Dobra, słuchajcie, nie będziemy na razie się tym bawić. Raczej przydatne. Ale coś tam sobie ulepszyłem. To nie było zachęcające. No kurwa, się Finda obróciła, nie? Musiała się akurat odwrócić. Coś tu się stało, nie?
mnie, Akito. Odejdź. Co jest? Nie odejdę, dopóki cię nie ocalę. Tak, właśnie tak używa się mojej mocy. Kurde, co to jest? Dobrze myśli. Gdzie to popłynęło? A dalej. Ej, czary mam. Normalnie tu mam jakieś dźwięki, głosy. No dalej, wyskakuj, bo... Muszę wejść do góry jakoś. Grafity, no. Żeby się nie okazało, że i tak muszę odblokować mgłę, żeby tam wejść do góry. Tędy gdzieś nie wejdziemy do góry? Nie. Nie wiem, po co te duchy zbieram tak w sumie. Niego chyba jakaś kasa jest czy coś. Pewnie tu gdzieś idzie wejść do góry. Parkour. Ciekawe, czy ta winda działa w ogóle, nie? Działa. Ale mi pomogła jej. Aha, dobra. Myślałem, że nie dolizę, nie? Naprawdę. No i to jest tam. No i doszliśmy. Szczęśliwie. No nie wierzę. No nie wie. No nie. To jest po prostu. To się. To trzeba. I jak ja mam to teraz. Jezus Maria. Takie rzeczy to tylko szary, nie? No naprawdę. To jest. Niebywałe po prostu. Nikt inny takich rzeczy nie potrafi zrobić, szary potrafi. Wszyscy normalnie sobie tutaj za pierwszym razem, nie, przechodzą. No ale szary nie, po co? No nie wierzę, no przecież to się kur... Pale nie mieści, nie? A potem odcinek długi, nie? Może ja sobie tutaj wejdę, wyżej gdzieś. Tam aż wysoko nie da się wejść chyba. Dałoby się, tylko to dobrze podejść. Chyba. Kurde, no zaraz sam skoczę, nie? No we.
weź, to wygląda. No. Ładnie to wali tutaj jest. Dobra, jakieś plusy z tego są, bo przynajmniej pozbieramy te duchy, nie? No, 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 właśnie, o to chodziło, dobra. Ja, ale tu mieliśmy dotrzeć. Rozejrzyjmy się po okolicy. Trzeba znaleźć części do motocykla. No nie mówcie, że tu gdzieś się wchodziło po schodach, nie? Tu się wchodziło po schodach, na samą górę pewnie? Ładne jaja. Szary, to potrafi zaskoczyć. Szukamy paliwa, wirnika turbiny i zakłócenia z zaświatów. Ładny towaru. Ta brama torii wygląda jakoś inaczej. Przyjrzyjmy się jej. Boże, naprawdę tym? O Jezus. Szukasz kredytu na mieszkanie, czy co? A, to o to chodzi. A, fajna bryka. Paliwa? Założę się, że znajdziemy w niej wirnik turbiny. Mhm. Pewnie paliwo też. Dobra, wiemy już gdzie iść. Teraz musisz nas tam zabrać. Gadasz jakbym był szoferem. Teraz jeszcze powiedzcie mi, czy to jest w ramach mgły. Na szczęście to jeszcze nie. Ale to już będzie na pewno. Dobra, to tutaj, a tutaj sobie odkryjemy mgłę. Dobra, okej. Okay. Tam jakoś przelecimy. Krzybuj, chłopo, krzybuj. Od czego zaczynamy? Od czego tylko chcesz. I tak w ten czy inny sposób. Wszystkie drogi. Chyba poszedłem za daleko. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, pamiętajcie. Tu ziemia paluje. A tu gdzie jest ten? Kto rozwalę? Dobra, to nie będę jednak rozwalał. Jest kanister na benzynę. Ten wonny olej ten pewnie... Wirnik turbiny na nic się nie zda. Kształtnie ten. Nie zadziała? Szlak, Rinko, musiałaś użyć części, których nie sposób zastąpić? Nie podoba mi się to. Hej, patrz! Hej, moja stopa. Coś mi zimno w nogi było. Proszę, co to? No znowu mi go zabrali. Znowu mi go zabrali. Hej! Gdzie jesteś? Ciekawe, czy specjalnie? Ale przynajmniej mamy tryb zdjęcia jakiś chyba fajny. Tak mi się wydaje, przynajmniej może to wykorzystamy, nie wiem, zobaczymy. Gdzie jest ten KK?
Hej! To win? Co za cholerstwo? Akito, zrób coś! Spróbuję! Pozbędę się ich. No Jezus. No Jezus, jak ja tak będę strzelał. O Jezus, dostałem tego. Aby więcej towarzystwa. Myślałem, że to rozwaliłem. Zostaw tego. Tak to się robi. Tak jest. I coś mnie... Kurde, dziad. Nie wiem, dziwna misja, ale coś mi robią z Akito. Ej, nie trafiłem w to? Dobra, że ty, dobrze, że to jest chociaż odbudowa towaru. Kurwa, dostałem. Ej, no kto we mnie pizga? Te strzały to w ogóle się tutaj ładują przy dni, nie? No co ci mam się zesrać? Nie ma końca. No. Nie denerwuj się. To ja jestem w tarapatach, a nie ty. No niby tak, ale... I tak miał być. Gruby się nie dostał? Dobra, spadaj ty. Tam już go siorbają, dobra. Przecież trafiłem. Dobrze. To chyba już wszyscy. Muszę dotrzeć do KK. A mogę tędy? Imponujące. Spisałeś się na medal. Dzięki. Uff, jakoś to zrobiliśmy, dobra. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bezpiecznie się czuję w tym ciele. Tak, wiem co masz na myśli. I co teraz? Wciąż musimy znaleźć wirnik turbiny. Zbierzmy najpierw resztę rzeczy. No niby tak, ale... To i dopiero tu pewnie dojdziemy, czy... zobaczymy. Dobra. Dobra, takich tam to jemy na śniadanie. Gruby się nie dostał? Ja jeszcze tu puszczę jakieś kurwa bańki z ognia.
Dobra, ja nie będę kupował, co to jest? Telefon. Półka z masłem. Twoim zdaniem. Założę się, chłopcy, że macie kłopoty z wirnikiem turbiny. Moja dziecina lubi części z egzotycznych pojazdów, byle złom nie zadziała. Ale pod skrzyżowaniem Shibuya są targi samochodowe. Shibuya? Zresztą KK powinien wiedzieć o targach. Powinien, ale nie wie. Dobra, tu mamy bramę. Chyba warto to sprawdzić. Ktoś tu jest bardzo pewny siebie. Pewnie uwielbia patrzeć, jak się męczymy. No cóż, kiedy się wściekasz, jest całkiem zabawnie. Tych koralików to mam... A nie powinno być, gdy ja mam kłopoty, ty też? Czaisz? Ej, przestań! No coś tu musi jeszcze być, no bo zobaczcie, że jest. Coś tu musi być, bo tak to wygląda, nie? Jakby to coś jeszcze było, ale... Gdzie mam iść w ogóle? I czemu mi się ta brama toli zaznacza? Aha, bo ja to mam zaznaczone jako ten, dobra, już wiem, o co chodzi. Aha, czyli tu mamy coś i tu mamy coś. To najpierw tutaj sobie pójdziemy. Dobra, to najpierw to. Już jest 18. Czasu polskiego, słuchajcie. Ale te rzeczy bym chciał zrobić. Dobra, spitalamy sobie. Nie. Dobra, tam jest ten, to dawaj go. Niech się gonią jeszcze. Dawaj tu parkura. O matko, ale ma skoka. Coś im przerwałem, ale... Dalej, bo nie mam czym się teraz lać tak. Dawaj, dobra, chociaż tutaj, dobra, super. Tak. Wygląda jakby oni tu szli na mnie, nie? Ta brama jest wysoko. Jak mamy jej w ogóle sięgnąć? Wątpię, abyśmy dotarli do miejsca. Warto rzucić okiem na autostradę. Stąd może nie, ale stąd tak. Huh.
Na co on chce rzucić okiem? Na autostradę? Autostrada jest tam. Stąd byśmy nie doszli? A teraz by się przydał ten wydłużony lot, nie? To wydłużone szybowanie, żeby chociaż... Kurde, bym spadnył. Żeby chociaż dojść tutaj do... Gdzie był ten wydłużony lot? Starczy mi punktów? Pewnie mi nie starczy. A może mi starczy? To jest wydłużone szybowanie? Tak, dawaj. No ciekawy jestem. Użyj tego dobrze, młody. Tylko teraz tak. Czy dolecimy tam? Czy lepiej zrobić to tam? No prawie doszliśmy, tylko... Teraz tak. O, tu jest drobinka, dobra, fajno. Nie no, po tej drabince to wchodzi genialnie, nie? Wygląda jak coś, czy jesteśmy blisko zaświatów. Gdy wejdziemy, łatwo już nie wyjdziemy. Gotowy? Aha. W porządku. Lepiej przygotuj się, zanim wejdziemy. Słuchajcie, te zaświaty... Bo mamy 40 minut odcinka, to jest idealny czas. Przepraszam. To jest idealny czas. I my sobie tam wejdziemy. Tam pewnie zdobędziemy ten to, co nam brakuje, ten, wiecie. Wonny olej z zaświatu. Jest 40 minut odcinka, idealny czas. A ja idę zrobić lajta, więc trzymajcie się do następnego razu. Kurde, muszę kiedyś przysiąść i zrobić trochę więcej odcinków i na przykład stawić dzień po dniu, nie? Też by było miło, żeby po prostu jak... Ale tu dużo nam nie zostało pewnie, nie? Także czarna wieża, jesteśmy na tym etapie. Dobra, trzymajcie się, ja zapisuję gierę i jak to się mówi... Do zobaczenia na lajtach. Wykrzywienie, rozdział czwarty. No to mam 6 rozdziałów ma ta gra, chyba z tego co sprawdzałem. Nawet jeszcze wam teraz sprawdzę. Tak, 6 rozdziałów. Czarna wieża, to będzie koniec rozdziału czwartego i zostanie nam 5 i 6 rozdział. Kurde, fajnie by było ten 5, 6 rozdział zrobić po prostu 2 odcinki, nie? To byśmy mieli po prostu jeszcze 3 odcinki by nam zostały. Bo tu dokończymy sobie tę czarną wieżę. To już nam dużo nie zostanie i potem sobie zrobimy takie 2, no to 3 odcinki nam może zostały. 3 porządne odcinki, słuchajcie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bye.